Zygmunt August w Piotrkowie, rok 1565. Próba naprawy Rzeczpospolitej. To tytuł widowiska, które już w sobotę będzie można oglądać w Piotrkowie. O tym widowisku, o tym wydarzeniu rozmawiam z jego twórcami, reżyserem Krzysztofem Kamińskim i autorem scenariusza Krzysztofem Urzędowskim. Panie Krzysztofie, skąd taki pomysł, jak powstał scenariusz tego, mam nadzieję, świetnego widowiska? Pomysłodawcą scenariusza, a właściwie wydarzenia, był pan Artur Wolski, który rozmawiając z tym obecnym reżyserem, panem Krzysztofem Kamińskim, poddał myśl, aby pokazać Zygmunta Augusta w Piotrkowie. Ale jak go pokazać? Barbarę Radziwiłłówny, przyjazd od Zjazd Króla, więc stąd padł pomysł, aby znaleźć diariusz Sejmu, który miał miejsce w Piotrkowie, żeby przytoczyć słowa, które padły w tym mieście ponad 400 lat temu. Stąd znaleziono diariusz Sejmu 1565 roku, który został wydany w 1883 roku, a wstęp i przygotowanie do druku opracował taki znany historyk XIX-wieczny Władysław Chomentowski. Niestety nieznany autora scenariusza. Najprawdopodobniej można przypuszczać, bo tego nawet Władysław Chomentowski nie ustalił, że był nim Jakub Ostroruk, jeden z bardzo aktywnych posłów występujących właśnie na tym Sejmie. Najprawdopodobniej sam Jakub Ostroruk nie był autorem, bowiem nie miał po prostu czasu, biorąc udział w debatach sejmowych i prowadząc zakulisowe rozmowy. Któryś z jego sekretarzy niestety pozostał bezimienny. Tekst staraliśmy się przybliżyć w formie oryginalnej, czyli słowa, które padną ze sceny, padły w tym czasie. Jest tekst co XVI-wieczny, czyli tekst trudny. Stąd zaszła konieczność pewnych zamienników, bowiem już w XIX wieku niektóre słowa były zupełnie niezrozumiałe dla współczesnych. Czyli to, co będziemy obserwować w sobotę, to są oryginalne słowa, oryginalne zdania, które wówczas padały tutaj, w tym miejscu. Tak, które padały właściwie na tak zwanych budach sejmowych, które będą odtworzone jakieś 150 metrów od autentycznego miejsca. Panie Krzysztofie, pan jest reżyserem tego widowiska. Proszę powiedzieć, jakie sławy przyjadą do Piotrkowa, żeby wcielić się w te historyczne postaci? Udało mi się skompletować znakomitą obsadę wszystkich moich serdecznych przyjaciół. Króla Zygmunta Augusta zagra Jerzy Zylnik, Zygmunt Malanowicz, Sambor Czarnota, Marek Siódym, pan Piotr Krukowski i Włodzimierz Adamski. Także obsada jest, uważam, wyborowa. Czy są jeszcze jakieś inne postaci, które będą kreowane przez naszych miejscowych notabli, mieszkańców naszego miasta? Tak, oczywiście. Bardzo poważną rolę zagra pan prezydent miasta Piotrkowa, pan Krzysztof Wchojniak, burmistrza ówczesnego miasta Piotrkowa. I to jest bardzo przyjemna rola, bo to jest powitanie króla, pożegnanie króla, jest dosyć dużo tekstu. Pan prezydent już się bardzo ładnie nauczył tego tekstu na pamięć. Bardzo pięknie, dykcyjnie czyta, także jestem zupełnie spokojny o to. Rozumiem, że w tym widowisku wezmą udział również statyści. To będą mieszkańcy naszego miasta. Sądzę, że część z nich będzie ucharakteryzowana. Czy wszyscy będą nie do rozpoznania? Nie, to może aż tak nie będzie drastycznie, ponieważ ja chcę te aparycje troszeczkę poodsłaniać i starałem się moich znajomych, kolegów namówić do udziału w tym spektaklu, bo uważam, że to będzie naprawdę niesamowita pamiątka. Także no, zebrałem już całą drużynę, która wystąpi na scenie w roli posłów. Oni są konieczni, są potrzebni, mają po parę tekstów drobnych zupełnie do powiedzenia, bo będzie konflikt na samym końcu tego spektaklu i oni właściwie zrobią trochę awantury i trochę dramaturgii dodadzą. Czy trudno było, że tak powiem kolokwialnie, całe to towarzystwo zebrać? Trudno było tę rzecz wyreżyserować?
Praca była niewątpliwie ciężka, dlatego że to jest olbrzymie przedsięwzięcie i olbrzymie widowisko, właściwie plan filmowy. Musiałem zgrać terminy też kolegów aktorów, prawda, bo mają swoje zajęcia, są zajęci w teatrze, w filmie i tak dalej. Także udało to się zrobić. Co do reżyserii, to jest o tyle trudna sprawa, że jest to teatr w plenerze i teatr w plenerze nie jest żadnym nowum, jeżeli odbywa się w jakimś jednym konkretnym miejscu, prawda? Natomiast tutaj mamy to rozłożone na 2-3 plany i bardzo długo od siebie oddzielonych, także trzeba to bardzo dobrze skoordynować. I teatr rządzi się swoimi żelaznymi prawami, jak wiemy, wszystko odbywa się na oczach widzów, także jedna logistyczna pomyłka jakaś, gdzie na przykład samochód będzie stał na trasie Orszaku Królewskiego i ktoś nie zauważy i no, będzie kłopot poważny. Ale jak to drzewiej bywało, wszystko dozwolone, więc sądzę, że jeśli nawet cokolwiek się nie powiedzie, to będzie wliczone w ryzyko tego spektaklu. Nie, ja jestem o tym głęboko przekonany i bardzo się cieszę jako rodowity piotrkowianin. Bardzo to przeżywam, że taka impreza od wielu, wielu lat w Piotrkowie jest o Piotrkowie i w takiej obsadzie. Ja nigdy nie przypuszczałem, że po latach mojej emigracji i tak dalej będę miał taką przyjemność pracowania z moimi przyjaciółmi teatralnymi. Także jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja. Ostatnie takie widowisko dotyczące świetlanej przeszłości naszego miasta odbywało się jakieś 40 lat temu, dokładnie z okazji 750-lecia Piotrkowa. W tym roku obchodzimy 790-lecie naszego świetlanego grodu i właśnie w związku z tym przygotowywane jest to widowisko. Panowie, zaprośmy zatem mieszkańców naszego miasta na sobotę. Serdecznie Państwa zapraszam. Naprawdę cały dzień region Placu Pofranciszkańskiego i Fary przenosimy 400 lat w XVI wiek. Zapraszam, będzie grupa poznańska, będzie bicie monet, będą turnieje, pokazy walki, będzie pieczenie chleba. Boga prośmy tylko o pogodę i uważam, że będzie to wielkie widowisko przez długie, długie lata niezapomniane przez piotrkowian. Ja również dołączam się do tego zaproszenia i przypominam Państwu, że o wspaniałym widowisku, jakie już w sobotę zagości na ulicach naszego miasta, rozmawiałam z jego twórcami Krzysztofem Kamińskim i Krzysztofem Urzędowskim. Serdecznie Państwu dziękuję.